Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy kolejny test. Będziemy dzisiaj omawiali drona, który nazywa się SJR-CZ5. Jeden z ciekawszych dronów na rynku z tego względu, że przede wszystkim waży bardzo mało, 240-245 gramów. Jest trochę lżejszy od Mavica Mini. Natomiast jego cechy są też bardzo ciekawe, mianowicie ma GPS wbudowany, jest z rozkładanymi ramionami, ma slot karty pamięci, kamera uchylna 1080p. Czas lotu przewidywany, o którym mówimy tutaj, to około 15 minut, 14-15 minut. Jest to dron z aplikacją i z połączeniem na Wi-Fi, sterowany Wi-Fi 5G, czyli mamy podgląd bezpośredni na telefon. Natomiast są tutaj też takie tryby jak RTH, tryb Follow Me, zdjęcia i filmy poprzez gesty. Mamy bardzo fajną aplikację, która się nazywa SJR-C GPS. Fajna aplikacja, pole widzenia kamery 120 stopni, zasięg około 200 metrów można powiedzieć. Natomiast to, co jest fantastycznie, to cena. Jest to dron, jak widzicie, Mavic Mini kosztuje około 1700 zł i on jest też traktowany jako dron tani. Natomiast ten dron SJR-C, on jest już mega tani, dlatego że kosztuje w okolicach 350, to zależy ile baterii, ale mniej więcej jest w okolicach 350 zł. Także no, można powiedzieć, że zaczyna się ta cena od około $80. Mamy tutaj kilka wersji, są wersje z jedną baterią, z dwiema bateriami itd., itd. Bateria jest też fantastyczna na wzór Mavików, na wzór Mavica Pro czy Mavica 2. Ładowana jest przez kabel z Androida, czyli nie musimy mieć ładowarki. Ma też blokady, ale to, co mi się też bardzo podoba, to jest to, że ma diody. Zaraz Wam pokażę, to są diody. Podobnie jak DJI mamy włączenie. Tak wygląda w tej chwili ten dron po włączeniu. Tu widać te czerwone światła z tyłu, co to samo, czyli jest dużo fajniejszy pod tym względem od Mavica Mini, który ma tylko lampę z tyłu. Ten dron Z5 ma właśnie światła na ramionach, to jest genialne, to mi się w nim bardzo podoba. Kamera niestety nie jest stabilizowana mechanicznie, ten dron jest tani, więc tu musimy być świadomi, że to nie jest dron, który kosztuje 1700, 2500 czy 3000, więc kamerę mamy tylko i wyłącznie regulowaną góra-dół, ale nie jest stabilizowana. Wiadomo, że jest to kamera zabawkowa, jest to forma podglądu. Ten dron jest stosunkowo lekki, więc można pomyśleć, czy nie zastosować tutaj kamerki sportowej, żeby uzyskać lepszą jakość ujęć. Natomiast sama forma jego służy głównie do nauki i jest to dron, gdzie możemy też wyłączyć GPS. Spróbujemy się teraz połączyć z aplikacją. Mam tutaj już zainstalowaną aplikację SJR-C GPS. Mam tutaj Wi-Fi i za chwilę już będziemy mogli bezpośrednio połączyć się. Ten dron przechodzi oczywiście z kontrolerem. W tej chwili kontroler mi się ładuje, także ja w drugiej części pokażę, jak wygląda kontroler, ale też jest całkiem niezły jak za te pieniądze. Spróbujmy włączyć Quick Start, czyli tu mamy całe instrukcje i omawiamy całość, jeżeli chodzi o kalibrację, jeżeli chodzi o pierwsze kroki, czyli jest samouczek tutaj do niego. I poszczególne kroki nam pokazuje. Także tryby pracy, jeżeli chodzi o kontroler, fantastycznie. Wracamy z Quick Start i tutaj mamy albo Controls bezpośrednio. Pozwolimy. I tutaj już widać, jak wygląda sprawa odnośnie kamery. Kamera jest w porządku, słuchajcie. Ona nie jest wcale taka zła, jeżeli chodzi o samą kamerę. Obejrzyjmy sobie Mavica Mini właśnie z tej odległości. Wygląda to naprawdę nieźle i trzeba powiedzieć, że jak na 350 to jest jedna z ciekawszych kamer. Oczywiście ona jest zabawkowa i widać, że ma szeroki kąt i od razu ma zakrzywienia. Natomiast no nie oszukujmy się, nie jest to oczywiście kamera super rewelacyjna. Także widać, że tu jest naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o samą aplikację. My będziemy za chwilę latali bezpośrednio z kontrolera, jak się trochę podładuje. To, co jeszcze mogę powiedzieć, wszystkie podzespoły są tanie, jeżeli byście sobie chcieli dokupić. Taka bateria to nie jest droga rzecz. Można ją ładować, tak jak mówiłem, poprzez kabel Androida. Mamy tutaj też slot karty pamięci, czyli obraz
czy podgląd może być zarejestrowany też bezpośrednio na gniazdo, na kartę pamięci. Czas lotu no, nie jest rewelacyjny, bo to jest mniej więcej taki czas lotu jak Sparka, więc tutaj trzeba być świadomym, że my nie polatamy nim tak jak Maviciem Mini około pół godziny, ale druga bateria już nie będzie dużo kosztowała, bo to jest pewnie w granicach 40 zł i można takiego drona już wyposażyć w dwie baterie. Można tego też kupić oczywiście w komplecie z większą ilością baterii, wtedy chyba jest najkorzystniej, jeżeli chodzi o samą transakcję. Widać, że to nie jest może tak dopracowany idealnie dron jak DJI, dlatego że same śmigła też, same ramiona, one nie są tak idealnie wpasowane, ale jest w porządku, słuchajcie, naprawdę ładny design. Oczywiście jest większy od Mavica, nie czarujmy się. Jeżeli chodzi o footprint cały, to jest trochę większy, ale to, że niewiele. Dobrze, porównajmy jeszcze baterie. Jak widać, ta bateria to jest bateria dwucelowa również, prawda? Tu mamy 7,4 V, 1500 mAh. Czyli to jest bateria stosunkowo mała. Jeżeli chodzi o Mavica Mini, mamy tutaj 2400 mAh i też dwucelowa. To jest bateria lipo, w Mavicu Mini mamy baterie litowo-jonowe. Dlatego czas lotu jest na pewno mniejszy i tutaj trzeba być świadomym, że najlepiej wykorzystać tego drona w konfiguracji z dwiema bateriami. Ciekawa konstrukcja, dosyć niezawodna i to co jest też bardzo wdzięczne, że tego typu drony są odporne na kolizje. Można nim pouczyć się latać, dopiero przesiąść się na DJI, dlatego że wtedy po pierwsze wiemy, czy drony są dla nas, możemy to sprawdzić. Po drugie możemy sprawdzić, czy mamy czas i serce do latania. A po trzecie, to co jest też no, kluczową sprawą, jeżeli cokolwiek nam się stanie, to konsekwencje są małe. Tutaj widać, że był przygotowany ta wersja pod czujnik. Nie mamy tutaj czujników w tej chwili. Jest tylko GPS, nie ma żadnych sond z przodu, żadnych sond z tyłu. Mamy tylko i wyłącznie czujnik, mamy tylko GPS, czyli w ten sposób pozycjonujemy go, ale można też przejść w tryb ATI i świetnie poćwiczyć. Dobra, to jest tyle, jeżeli chodzi o tę część. Zapraszam Was teraz na część polową. Compass calibration. Push the joystick into the 1 i 11 godzinę. Ok. Teraz mamy już tryb migających światełek. 3, 4, 5. Zrobimy sobie i raz, 2, 3, 4, 5. Niebieskie światła, super. Biało-niebieskie. Dobra? Dobrze, słuchajcie. To, co jest fantastyczne w tym kontrolerze, że on ma połączenie, ma tryb albo GPS, albo ATI. I w tym momencie mamy tryb GPS. Zobaczcie, to jest ten klawisz włączenia GPS-u. Teraz jest wyłączony. Teraz jest włączony. Będziemy startowali w takim razie. Teraz parę słów tytułem tego, jak on się spisywał. Słuchajcie, testowałem go w bardzo wietrznych warunkach, ale jak widać, jeżeli ma połączenie z satelitami, to naprawdę na podstawie tego sygnału dobrze ogarnia pozycjonowanie. Oczywiście to nie jest idealny zawis. Wiadomo, że GPS ma pewną swoją dokładność, więc trzeba tutaj trochę energii włożyć. Kamera jest zabawkowa, słuchajcie, to jest kamera poglądowa. De facto tego drona trzeba traktować jako samego drona z dodatkową kamerą poglądową. Bo jak widać tutaj podczas wietrznego dnia bez gimbala, właściwie to osiągamy przeciętne rezultaty. Jeżeli jesteśmy blisko tej kamery, to faktycznie może być trochę lepiej. Tutaj też jest ten dzień szary. Widać, że zakres tonalny jest średni, bez gimbala, bez stabilizacji, trochę buja całym dronem, więc widać, jak to wygląda bez stabilizacji w przypadku tańszych dronów. Natomiast na pewno tutaj gdzie indziej koszty były umiejscowione niż w stabilizacji gimbala, właśnie czy w stabilizacji kamery. Na pewno jest to dron, który ma GPS i to jest dosyć istotne. Widzicie, że z bliska obrazek jest dużo lepszy niż z perspektywy, więc jeżeli chcemy zrobić zdjęcie czy filmik, to faktycznie lepiej z bliska. Tu jeszcze parę ujęć, jeżeli chodzi o sprawowanie się w powietrzu i pod tym względem to jest naprawdę jego mocna strona, że bardzo dobrze się nim lata, można poćwiczyć. Tu widzicie trochę manewrów ćwiczyłem w różnych wariantach i z GPS-em, tak jak w tej chwili pozycjonowanie jest dobre.
Dobrze układa się też do startu, jest responsywny, jeżeli chodzi o kontroler. I ten kontroler, jeżeli cały dron kosztuje 350, to muszę wam powiedzieć, że ten kontroler naprawdę jest niezłej jakości. Tym bardziej, że ma akumulator wbudowany, więc można go ładować też kablem z Androida. Nie trzeba mieć do niego żadnych zewnętrznych baterii, czy ładowarek, czy paluszków. No i cóż, no, jak widać, siedzi dobrze w miejscu, pozycję trzyma. To jest to. Za chwilę pokażę też parę ćwiczeń, jeżeli chodzi o ATI, bo to jest istotne i uważam, że to jest kluczowe właśnie. Tutaj widzicie, że staram się korygować pozycję i już w momencie, kiedy wyłączymy GPS-a, naprawdę go ściąga. I tu widać, są ćwiczenia już w samym ATI. Tylko dlatego, myślę, warto go kupić, bo to jest jedna z nielicznych takich cech dronów małych, gdzie można, rzadkich cech, gdzie można wyłączyć satelitę i poćwiczyć w trybie ATI. Pamiętajcie też, żeby nim latać w miarę w bliskim zasięgu wzroku, żeby nie latać nim daleko, bo to jest też nie, to nie jest dron, którym osiągniemy wartość 500, 700, 1000 metrów poza zasięgiem wzroku. Właściwie powinniśmy przestrzegać przepisów i latać zawsze w zasięgu wzroku. Natomiast tym dronem typowo ćwiczymy w bezpośrednim zasięgu wzroku po to, żeby te manewry były dla nas bliższe, żeby było to coś, co nas bardziej, no, pozwoli nam wypracować dobre manewrowanie i wyczucie drona, zanim przejdziemy do droższego modelu, który kosztuje parę tysięcy. Tu widzicie, są ujęcia też w trybie GPS, widać, że rusza ładnie, stabilnie, prosto leci, faktycznie trzyma satelity i w powietrzu spisuje się w porządku. Ja nie próbowałem podłączyć mu, podpiąć kamery sportowej, ale kto wie, czy to jest Z5, na pewno Z11. Wersja ta większa trzyma ładnie z kamerą. Jest kilka takich dronów większych, które naprawdę dobrze się spisują i kosztują 400-500 zł. Kiedy dopniemy do niego, do tego typu urządzenia, właśnie GoPro, możemy osiągnąć świetne rezultaty, bo mamy wtedy podgląd FPV i kapitalne rezultaty, stabilizowane ujęcia na przykład w 60 klatkach. I to właściwie tyle, możemy przejść do podsumowania. Słuchajcie, co mogę powiedzieć? Świetny dron do nauki, dlatego że on jest bardziej wymagający niż drony DJI. On nie jest tak bardzo stabilny jak właśnie Mavic'i, natomiast ma tryb ATI, można przyłączyć sobie i poćwiczyć. Wystarczy wcisnąć i przytrzymać ten guziczek. Patrzymy tutaj przez kontrolkę. Trzeba się go trochę też nauczyć, dlatego że on jest faktycznie inny niż Mavic'i. Natomiast jest bardzo fajny do nauki, nie kosztuje dużo. 300, słuchajcie, to jest całkiem dobra wartość i uważam, że warto przemyśleć zakup takiego drona na początek, żeby dowiedzieć się, czy nam to odpowiada. W trybie ATI latało się bardzo fajnie, dlatego że on jest wymagający. Już trzeba się trochę skupić, już trzeba panować nad wysokością i uważam, że naprawdę jest niezły pod tym kątem. Trzeba zaczynać też oczywiście na takim, w takim miejscu, jak my tutaj mamy, czyli na wolnym polu, tak żeby nie być blisko przeszkód, bo on jednak ma swoje pewne niuanse, o których warto pamiętać. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że jemu też może się uruchomić na przykład tryb headless, więc trzeba mieć pewną poprawkę na tego typu drony, ale jak przesiądziecie się później z tego typu urządzenia na Mavica, to już te loty są bardzo pewne, już jest ten komfort, już są te odczucia naprawdę mega pewne, a jeżeli zaczynamy od Mavica, to nie wiemy, co to znaczy właśnie latanie dronem tanim, który nie jest w pełni doskonały, ale jednocześnie dronem, który pozwala nam fantastycznie poćwiczyć. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Przede wszystkim te tanie drony, ja robię ich przegląd dlatego, że sam wiem, jak to jest, kiedy się zaczyna i kiedy człowiek się mega stresuje. Dlatego myślę, że trzeba przemyśleć, czy nie warto zacząć od takiego tańszego. Może to być też wasz młodszy brat Mavica, prawda? Okej, słuchajcie, ja bym jeszcze link poniżej pod filmem do tego drona. Można go zakupić w różnych wariantach, z jedną, z trzema bateriami i tak dalej. Kamera 1080p regulowana, całkiem fajna kamera i całkiem nieźle to działa. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć!